zerknij. Jak się brudno, ale piękno. O, dobra, zwracam honor, zajebista ta fata. Przepraszam. Wkurzyłam wczoraj mojego męża, także praktycznie spał na sofie, bo tak się zdenerwowałam. No, w ogóle mi nie dotyka stopa. Ja już skończyłem, to mi powiedziała, że się jej kolor nie podoba. No, a to nie jest pierwszy raz. Tak, ja zawsze, mi się zawsze nie podoba kolor, jak jest pomalowany. Jest zajebisty ten kolor. Ładny jest, bardzo ładny jest. Zmieniam, powiedziałam, zmieniam. Muszę ją teraz wyczyścić i pomalować te elementy, które nie były malowane wcześniej, bo nie mogłem ich wcześniej malować, bo robiłem teraz te przyłącza, no nie? Więc nie mogłem malować ich wcześniej. No, to jest sztos, powiem ci. Ciekawe, jak to się będzie czyścić. Spoko, ale chyba wyczyści. Bez problemu, bez nie? Bez problemu, bo to jest lakier. O! Tylko nie zrzuć taty pracy. O, jeszcze klejące trochę. Delikatnie. Myjeś to? Tak, zaraz to idę przetrzeć. Przetrzeć. Normalnie z daleka nawet muszę się przyglądać, gdzie to jest, bo jak patrzę z bliska, to przez... No. O, tutaj idealnie. Patrzysz z bliska, to widzisz, no ale to jak pójdzie farba, to myślę, że to tak zniknie. Ale z daleka to przecież nic nie będzie widać w ogóle. Na pewno mniej niż wystający konfirmat. No, daj spokój. No nie, Mikiś? No. Idę po jakąś ścierkę, żeby to obczyścić i maluję. I później zostało mi zamontowanie tamtego elementu. Tam, za tobą. Tam wiem, no. On jest w ogóle niemalowany? Nie, bo on nie mógł być. Tak, on ma łączenia. Tak samo tutaj jeszcze nie jest malowane z tej strony, bo też to miało łączenia. Trzeba to przetrzeć. I malujemy. Przechodzę do was z tematem włosów. Wiem, że lubicie takie nowinki. Ja też lubię testować nowości, wiecie o tym doskonale. Jakiś czas temu dostałam paczkę od Garnier i mam tutaj serię Garnier Fructis Hair Food. I jest to nowa seria, która się pojawiła. Ta akurat, którą ja mam, jest do włosów niespornych, kręconych, falowanych. Dajcie znać, może miałyście właśnie te produkty u siebie. To chętnie posłucham waszych doświadczeń. Dzisiaj wam pokażę, jak to działa, bo też sobie przetestujemy taki nowy sposób nakładania maski. Gdzieś tam mi o nim pisałyście, więc stwierdziłam, że fajnie byłoby to zrobić. Ale... co wam tutaj chcę o tym powiedzieć? Przede wszystkim produkty są wegańskie. 96-97% składników naturalnych, co jest pisane tutaj na samym przodzie. To jest z kolei dla mnie ważne i te składniki są biodegradowalne. To znaczy, jeżeli spłukujecie tą maskę, to wszystko, co spłukujecie, jest biodegradowalne. Fajnie, że pro planeta. A odnośnie pro planety, całe to opakowanie jest stworzone z plastiku z recyklingu i samo ono również recyklingowi podlega. Super sprawa po prostu. I ja tutaj mam całą serię, czyli trzy produkty. Szampon, maskę i odżywkę. Szampon ma bardzo lekką formułę, delikatnie oczyszcza i wygładza włosy, natomiast odżywki są płynne. Bardzo szybko się wchłaniają, ułatwiają rozczesywanie. Jeżeli chodzi o maskę, to mega szybko się wchłania i daje już ładny, gładki efekt. Ja wam na przebitce pokazuję, jak wyglądają włosy po dwóch dniach od umycia i spania w warkoczu. Także one dalej są gładkie, przede wszystkim w moim przypadku tutaj nie odstają mi takie kłaki, tylko tutaj jest wszystko gładkie. Dla mnie to jest bardzo duży plus. Same produkty nie mają silikonu, a jak doskonale wiecie, jeżeli oglądacie drugi kanał, ostatnio testowałam maskę, która była naszprycowana fest silikonami. No i dzięki temu, że nie ma silikonu, włosy są gładkie, ale naturalne w dotyku. Nie takie, wiecie, twarde czy coś, tylko bardzo mięciutkie i przyjemne. Ja używam farby z Garniera i farbuję nią włosy od dłuższego czasu. Doskonale wiecie, jeżeli oglądacie mnie na bieżąco, dlatego ufam po prostu tej marce, bo z włosami jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. Jak będziemy dzisiaj nakładać tą maskę w taki inny sposób? Ponieważ jest kilka możliwości. Albo myjemy normalnie szamponem, nakładamy odżywkę, albo myjemy szamponem, nakładamy maskę, albo... i to będziemy testować dzisiaj, nakładamy maskę na spłukane włosy, trzymamy 5 minut, potem je normalnie myjemy szamponem i trzymamy 10 minut. Dzięki temu włosy powinny się rozczesywać jeszcze fajniej i zobaczymy, jak to będzie działać. Także lecimy, po prostu lecimy i sprawdzamy, bo sama jestem ciekawa. Wiem, że polecałyście mi ten sposób, on gdzieś tam się pojawia bardzo często ostatnio, bo robi się popularny, także tutaj taki szybki test. Dotarliśmy do łazienki, zaczynamy od tego, pewnie się upapram. O, jak to pachnie, mega mocno pachnie.
jeszcze tak nigdy. Ty miałam spłukać włosy. To chwileczkę. Spłuczę może włosy. Chociaż. Nie no, spłuczę. Ja to po prostu całe życie na opak. Zawsze coś zrobię nie tak, ale dlatego tu ze mną jesteście chyba. Head over head, and I guess. O, Jezus, kto postawił tutaj ten grzejnik? Drugi raz się nie ma. Tylko taki dum. I teraz nie pozostaje mi nic innego, jak zaczekać. 10 minut. Ktoś liczy czas? Nie włączyłam sobie żadnego czasu mierza. Dobra, powiedzmy, że było 10 minut. Nie wiem, nikt tego nie liczył. Idę myć włosy. Love to watch the way you made me into a mess. Hands on my dress. Neon red. You were everything I didn't need until you left. Now I'm dancing around my living room. I get drunk on the thought of you. Do was już po umyciu, tym nowym sposobem wysuszeniu włosów i wyglądają one tak. I powiem wam, że są jeszcze bardziej miękkie, niż jak używamy samej maski czy odżywki na sam koniec. Także i rozczesywały się bez problemu. Tak, jeżeli macie problem z rozczesywaniem włosów, to warto spróbować ten sposób. Także ja jestem zadowolona. Jest to trochę pracochłonne, ale dla kogoś, kto naprawdę wbija grzebień i nie może go przeczesać po umyciu włosów, no to to jest rewelacyjna opcja. Jedziemy na kolejne zakupy. Słuchajcie, musimy tak dzielić zakupy z tym małym chłopcem. Spadł mu grzybor i jest niezadowolony. I co to? Okej, okay, trochę się zainteresował. No, jedziemy na zakupy, ponieważ przygotowujemy się do wyjazdu i okazało się, że Krzyś nie ma nic. Nie ma krótkich spodenek, nie ma czapki, butów, no nic nie ma. Mój mąż jest biedny, taki wydarty, ja zresztą też, bo jak mam się gdzieś wyjść i ubrać, to nie mam się w co ubrać. Cały czas ta sama sytuacja, także nie wiem, jak ja to robię. Jedziemy i mam nadzieję, że dzisiaj uda się załatwić więcej rzeczy. Mamy spisaną listę, także postaramy się jej trzymać. Ja szybko wybieram, czy mi się coś podoba, czy mi się nie podoba. No tak, to wiemy. Mi wystarcza na tą całą listę z 20 minut. Tak. Jeszcze musimy kupić buty do pływania, jak się okazało. 22 minuty. Okej. No to szczęście, aż nie? To ze mną będzie trochę dłużej, kochanie. No, także trzymajcie kciuki, jedziemy do Gemini. Mikołaj dzisiaj praktycznie calutki dzień przespał. Ja nie wiem, miał dzisiaj takiego śpiocha. Wstał rano na 3 godzinki, poszedł spać. Obudził się koło w pół do druga, na półtorej godzinki i obudził się dopiero o w pół do szósta. Nie wiemy, co się dzisiaj wydarzyło. Ale to by się zachciało spać właśnie. No. To widzimy się już na, mam nadzieję, udanych zakupach. Obczajcie temat przycisków w windzie. Te góra-dół, jak się windę woła. Ja totalnie nie. Złapałeś. Dwa razy. Coś takiego. Ile to w ogóle kosztuje? 89 zł. Z facetem zakupy są błyskawiczne. Podoba się albo się nie podoba. Przeszukali buty, a mój mąż bierze te same buty, które ma aktualnie na stopach, nie? Nie mam siły. Jakie one są już spłowiałe, no nie? Niewiarygodne. Poważnie weźmiesz te same buty? A dlaczego nie? Idealnie pasują. Nic, no możesz sobie wziąć jak myślę. A ty, Miki, co robisz? Halo? A, sprawdzasz cenę? Dobra. Wolałbym wymienić te na takie jeszcze inne. To kupimy takie jeszcze inne. Bierzemy te, bo wyglądasz w nich dobrze. Najlepiej. Znaczy, oprócz tych, co ci ja wybrałam wcześniej. Których tak bardzo nie chciałeś. Prawie się ze mną pokłóciłeś. Gdzie były te cienkie? Ja nie mogę z tą. Naprawdę z tą nie mogę. To znajdziemy jeszcze w innych, bo tutaj były tylko jedne cienkie. Dzień dobry. Dzień dobry. My praktycznie do samego zamknięcia centrum.
na ostatku, ale jeszcze nie zdążyliśmy skoczyć do Bitstara, bo kupić koszulki się nie udało, ale i tak większość jest za nami. Dobry, witam się z wami dnia kolejnego, zaraz wam pokażę, co udało nam się kupić. Udało nam się załatwić większość rzeczy, więc duży plus. Teraz mamy zamiar zabrać się za walizki, bo chcemy sprawdzić, czy nasze walizki nie są za małe. Prawdopodobnie mamy tylko jedną walizkę, właściwie dwie. Jedna jest bardzo mała, a druga średnia, zaraz wam pokażę. Ale sądzę, że w trójkę się nie zabierzemy do jednej walizki na tydzień, więc będziemy zmuszeni kupić walizkę. Na już! Gdzie w Bielsku można kupić walizki? Tak, kocham last minute. Więc idziemy sprawdzać wymiary zgodnie z naszą linią lotniczą, jak to tam wygląda. Będziemy zamawiać, żeby to już wszystko było i móc się spakować. Dzisiaj jeszcze chcemy jechać po koszulki dla Krzysia i jutro prawdopodobnie pojedziemy do Suchej Beskidzkiej, bo tam jest największy, po prostu największa ilość sklepów takich, wiecie, babskich, z takimi super rzeczami, także mam nadzieję, że się uda wyrwać, zdążymy wszystko i tak sobie zaplanowaliśmy. Także idziemy na górę, sprawdzamy te wymiary walizki, ja się muszę trochę ubrać. W ogóle wzięłam, nałożyłam na siebie samoopalacz jakiś nowy. Dziadostwo takie, kleje się. Nałożyłam go już godzinę temu i dalej się kleje. Ale najpierw zanim pójdziemy, to tabletka dla Dali. Tabletos. Szybko poszło. Perfekto. Komu w den, temu C. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Krzyś! Chodźcie tu z tymi walizkami. Dobra, słuchajcie, przy okazji posprzątam trochę pokój. Jechałem na walizce, jechałem na walizce. Hopsa! Cześć! Super! Będziemy tak jeździć po lotnisku. Tak w ogóle, to się sramy troszeczkę. Bo to nasza pierwsza podróż samolotem. Byłam w trakcie sprzątania. Masz te wymiary? Wziąłem metrówki. 158 cm łącznie. Łącznie. Ta walizka, bo to mamy taką walizkę, ma łącznie 90 cm. Wiecie, chodzi o wysokość, szerokość, głębokość. Potrzebujemy czegoś większego. Znaczy ale możemy po prostu wziąć coś większego, więc dlatego potrzebujemy. Bo równie dobrze to byśmy się zmieścili chyba, nie? Nie? No kochani, ja a od mamy mieliśmy taką wielką, wielką, no, nie? No tą wielką, wielką trzeba zabrać. Ciekawe jaka jest ta wielka, wielka mamy. Ja lubię te walizki. One są fajne, ale są ciężkie. Mamy jest chyba lżejsza. Nie. Nie? Ale chodzi o to, że na lotnisku lepiej jak są takie twarde, bo zabezpieczają to, co masz w środku. Jak masz takie miękkie walizki, to potem wiesz, jak ci je rzucają. Ja już się teraz stresuję wózkiem, że tak będzie, wiesz, cipnięty gdzieś tam. Żeby nie wyszło, że mamy połamany wózek. Chyba nie, nie zdarzyło się nikomu takie. No ubezpieczenie coś. Mamy. A wózek jest droższy niż to ubezpieczenie! Mamy na wszystko ubezpieczenie. Słyszałam, nie wiem, dajcie znać, czy to jest ten, tylko gdyby każdy wychodził z tego samego założenia, to ta rada byłaby bezsensowna. Ale ktoś tam napisał, że fajnie jest wybierać walizkę, która ma niespotykany wzór, że łatwiej ją znaleźć w tym szeregu walizki. No to właśnie widziałem, że na przykład ktoś tam przywiązywał sobie wstążeczkę do rączki w jakimś kolorze żółtym albo coś takiego. Ja widziałam takie nadruki, koszulki na walizkę z twarzą właściciela. No dobre, od razu byś widział. I takie trzy facjaty. Kto miał koszulkę z twarzą na walizce? No bo nam totalnie nie jest potrzebna ta mała. Ta mała to jest fajna na taki szybki wyjazd i tak dalej, natomiast... To my będziemy mieli bagaż podręczny, nie potrzebujemy tej małej. Ale ten bagaż podręczny to jest to, co się daje tutaj, tu, co sobie wciskasz, wiesz, taką małą torbę, którą zaczepiasz na rączkę, ona tak fajnie pasuje i się nią jeździ. Nie wiem, tam jest wymiar tego bagażu podręcznego. Nie wiem. Szerokość 50, wysokość z kółkami 77, głębokość 29. To poddawaj to. 156, a tam było 159? 158. No to idealnie walizka się jakby mieści w tych wymiarach. Nie. Ta duża walizka, taka no nie wiem, z tego jakiegoś materiału, idealnie mieści się jako ta maksymalna walizka do samolotu. Więc nie ma co się stresować, tylko trzeba po prostu wybrać sobie kolor, nie? No to ja bym poszedł po wagę, bo mi on jeszcze zważył. A, tutaj mam dla was coś, zaraz wam pokażę, ale to za chwilkę.
Tu w ogóle mam cały stolik obładowany, ale to do tego dojdziemy. Na razie musimy zakończyć temat walizek, prawda Miki? Okazuje się, że taki mały bobas do lat dwóch może mieć ze sobą wózek i walizkę 8 do 8 kilo, taką podręczną. O, ta nasza waga. Ciekawe, ile tłuszczu mu wyliczy. Wkładamy walizkę. Jeszcze raz mi ją połóż. Dużo waży. Duża. A ona nie ma w środku tej małej walizki? Będzie śmiesznie. Dużo waży, a w środku jest mała walizka. No tak, tak, całe lito masz. Dobra, to dużo waży ta walizka. Ciężka. Fest. Mikołaj, co robisz, chłopaku? Okej. Okay. Mikuś, zejdziesz. Możemy zważyć walizkę jeszcze raz. Potem zważymy Mikołaja, dobrze? Ale na chwileczkę walizkę. 3,30. 3,30, a tamta duża ma ważyć gdzieś około 4 kg. Ta największa. Czyli zostaje nam 16 kg. To jest dużo. To nie jest tak dużo. 3,30, ale zobaczymy, czy to się zgadza z tym, co jest na stronie. No właśnie, zobacz, ile waży tamta. 3,2. Czyli zgadza się. Zgadza się, przedaż jest teraz. Żółta. Ale to myślisz, że dojdzie? Poprzednio też tak kupowałam na przypale. Chyba, że gdzie jest ochnik w Bielsku? W Gemini jest ochnik? Znaczy lepiej, zobacz kiedy by miało być. Ja tam dzwoniłam wtedy i to ci tak nie powiedzą. Zależy z którego magazynu, a kiedy pani wyśle przelew, a kiedy dojdzie ten przelew. To już przerabiałam. Dlatego Mikołaj jesteś w osobnym pokoju. Wlezie do środka, jak myślisz? Myślę, że może to nie wytrzymać. No obciążenie 40 kilo ma być. Znudziłeś się? Co tam zauważyłeś ciekawszego? Tatę zauważyłeś. Ja. Tata tu jest. Tata jest. No. Tata przyszedł. No. I co teraz? Idziesz gdzieś indziej? Tata się znudził. Nie myślałem o plecaku. Ja też, no bo jak to potem powieziemy? Mamy tylko 4 ręce w sumie. Jeszcze wózek. I jedno dziecko i wózek. Nie ma szans. To nie byłoby sensu. Czy fajnie, gdybyśmy byli jeszcze sami? Bo ja widzę, że jeżdżą z takimi dwoma walizkami, no nie? Ale no. Z dzieckiem... Plecaki ze stelażem. Fajnie.